Panie Krzysztofie, pierwsza wyrównana połowa nic nie wskazywało na to, że tak wysoko wygracie cały mecz. Rzeczywiście, zdecydowanie nasza obrona się poprawiła w drugiej połowie. Zresztą poprzednie mecze też pokazały nasze, że źle zaczynamy mecze, dużo lepiej kończymy. W ostatnich dwóch meczach zabrakło nam w zasadzie dwóch punktów do zwycięstwa. Dzisiaj natomiast nie mieliśmy słabszej pierwszej połowy, znaczy może trochę mieliśmy słabszą, ale nie na tyle, żeby przeciwnik nam odjechał gdzieś punktowo. Także trzymaliśmy się w zasadzie w grze do połowy, no i wrzuciliśmy po prostu trochę wyższy bieg zdecydowanie w drugiej połowie i no na dzień dzisiejszy wystarczyło to do zwycięstwa, z czego się bardzo cieszymy, aczkolwiek mecz wcale nie był taki łatwy, musieliśmy naprawdę się sporo napocić, żeby tutaj wygrać z drużyną z Gliwic. Macie stosunkowo wąską rotację, ale nie widać, żeby to się w jakikolwiek sposób odbijało na waszej grze. Widać, że chyba zawodnicy czują się pewnie na parkiecie, a przede wszystkim nie są zmęczeni. No z tym zmęczeniem to dopiero się okaże jutro. Natomiast rzeczywiście fajnie trener to rotuje składem, każdy czuje się potrzebny, każdy coś daje z siebie, w zasadzie nie ma jakiegoś u nas podziału stricte na pierwszą piątkę i plus ławkę rezerwowych. Każdy jest w stanie być danego dnia powiedzmy najlepiej punktującym w drużynie, co jest na pewno trudne dla drużyn przeciwnych, ponieważ ciężko jakby zeskautować. Nie można się nastawić stricte na jednego zawodnika, no bo ktoś inny może się otworzyć i to jest fajnie właśnie zbilansowane w naszej drużynie i to nam przynosi dużo korzyści w ataku, co zresztą widać, 84 punkty to bardzo fajny wynik. Pan po tym sezonie na pewno mecze z Gliwicami będzie wspominał dobrze, bo w pierwszym meczu 100% skuteczności, 15 punktów, a dzisiaj też całkiem niezły rezultat, 8 oczek. No rzeczywiście, no staram się wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafię i nie wiem, czy to miało znaczenie akurat, że z Gliwicami. Taka skuteczność mi się przytrafiła. Nie myślę o tym w ogóle, to jest jakby poza mną i podchodzę do każdego meczu tak samo i tak się akurat złożyło, szczęśliwie. Niezwykle ważne zwycięstwo dzisiaj, szczególnie w kontekście tej walki o utrzymanie, bo odskakujecie Gliwicom na dwa zwycięstwa. Na pewno, tak jak pan powiedział, zyskaliśmy nie dość, że dwa punkty przewagi, to jeszcze bezpośredniej konfrontacji jesteśmy lepsi, także to nam daje jakiś tam komfort, aczkolwiek nasze ambicje są dużo większe niż tylko walka o utrzymanie. Chcemy namieszać w tej lidze. Kilka meczów ostatnich nie ułożyło się po naszej myśli, które mogliśmy wygrać, niestety przegraliśmy. Cieszę się, że dzisiaj się przełamaliśmy i jest to jakiś prognostyk na pewno przed kolejnymi meczami. Musimy po prostu utrzymać koncentrację i grać tak dalej. Marcin, wyrównane spotkanie do przerwy. Co się stało po tej przerwie, że tak wysoko Krosno wygrał ten mecz? Stanęliśmy totalnie w ataku. Niemoc nas złapała, no, praktycznie nikomu żadne rzuty nie wpadało. No, 20 parę punktów na całą drugą połowę to stanowczo za mało, żeby w ogóle zbliżyć się do przeciwnika, do wygranej. Myślę, że tutaj główna przyczyna leży. No, do tego Krosno trafiało, przeciwnicy do nas, ta obrona się szwankowała. No jest wynik jaki jest. Te problemy w ataku wynikały z tego, że to goście lepiej bronili, czy jednak to bardziej leżała wina po naszej stronie? No, myślę, że wina po naszej stronie. No, Krosno bronił w taki sposób, że zostawiał nas na obwodzie, zacieśniało trumnę pole 3 sekund i czekało, czy trafimy. No. Nie trafiliśmy, więc ta gra im odpowiadała, to im pasowało, no i przyniosło efekt zamierzony. W drugiej kwarcie odskoczyliśmy na 10 punktów przewagi. Wydawało się, że to będzie taki moment, w którym uda się jeszcze powiększyć to i spokojnie dograć ten mecz do końca, a jednak to się potoczyło zupełnie inaczej. Myślę, że też taki przełomowy moment. 10, 12, czy nawet 14 punktów mogliśmy prowadzić do przerwy i myślę, że o wiele inaczej ten mecz by się ułożył w drugiej połowie i byśmy nawet, myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, żebyśmy to wtedy spotkanie wygrali. Nic no, 8-2 w końcówce drugiej kwarty, 2-3 głupie straty, nietrafione rzuty. No i niestety nas doszło Krosno, no, uwierzyło, że jednak może powalczyć. Przed tygodniem świetny mecz z Dąbrową, a no dzisiaj trzeba sobie powiedzieć szczerze, bardzo słaby z Krosnem. Z czego taka różnica może wynikać? No i pierwsza taka sytuacja, gdzie bardzo dobre mecze przeplatamy dużo słabszymi i nawiązujemy walkę z lepszym przeciwnikiem. Walczymy przez 40 minut, tam przegrywamy nieznacznie, po czym mamy mecz, gdzie przegrywamy 20 albo 30 punktów. No, ciężko powiedzieć, czym to jest spowodowane. Mam nadzieję, że te wahania formy w końcu zejdą i będziemy wygrywać w większych takich ilościach meczów, tak pod rząd.